teraz tutaj widziałem mecz o wejście do finału z Ryśkiem Szurkowskim. Najlepszy mecz do tej pory. Tak. Jest tak? Jest tak, było. Tak było. Tutaj oddaję głos pani, która widziała wszystkie mecze. Niech pani się przedstawi. Julia z Poznania. I faktycznie ten półfinałowy był najlepszy. Zgadzam. Proszę państwa, pani Julia jest co roku na każdym turnieju, przyjeżdża pociągiem, autobusem, czasami pieszo, jak nie ma promu, to płynie, byle być na turnieju. Pani Julio, który to już turniej w pani karierze? 2007 roku, niestety. Pierwszych nie widziałam, bo 2007 roku pomieszuję jeszcze na Luszu, a mieszkam w Poznaniu. Pierwszym pani nie widziała, bo jeszcze pani nie było na świecie. Ale jak pani była, to pani obserwowała. Zawodnicy się rozgrzewają. Ja w ogóle bardzo dziękuję wszystkim państwu za uczestnictwo. Za to, że jesteście na widowni, że wspieracie zawodników. Z tego co widzę, są rodziny, mąż, żona. Małżeństwa, podnieście ręce. Mam kumpla na przykład, który ma tak zazdrosną żonę, że powiedziała nigdy do Świnoujścia. Po co masz oglądać cudze nogi? Tak, teraz się będzie rozwodził, bo jego żona jest tak zazdrosna, że on nawet jak w pracy to się z koleżankami nie wita, żeby perfumem nie naciągnąć. Jak idzie do domu z pracy, to kobiety mija tak, chodnikiem, tak. Wszyscy myślą, że pijanie idzie. Przychodzi do domu, a jego żona mówi, sprawdzam całą energię. Ostatnio ani jednego włoska nie znalazła. To mówi, widzisz, ty nawet łysej babie nie przepuścisz. Dziękuję bardzo, ale wiesz, trochę mi niezręcznie mówić o tym, że wygrałem, wiesz? Można. Także jak mógłbyś, ja ci podpowiem na ucho, kto wygrał, a ty to ogłosisz już oficjalnie. Tam trwa pojedynek o drugie miejsce. Para prezydencka, Krzysiek Hankę, prawda, i jego przyjaciel Paweł Zbyszewski. Oni tam dosyć mocno walczą o ten gemy z 5-4 dla para prezydenckiej, więc niesamowite emocje tam. Ile jest? 5 dla kogo? Dla Hanka. Dla ciebie? Okej, nie może być. A jedna. Dalej wam. Dalej, dobra. No to dobrze ludzie. No. W każdym razie ja wspólnie z Tomkiem Szatyngierem zdobyliśmy już pierwsze miejsce pokonujące w parze Piotra Skargę. Że mi się Skarga z Piotrem Skargą kojarzy. I jeszcze jego partner Jarek. Oni teraz czekają na wynik tego meczu, bo to będzie decydowało o tym, kto zajął drugie miejsce. Także mamy już zwycięzców i czekamy na drugie miejsce. I wracamy do meczu finałowego. Na razie się nic nie dzieje, a będzie się działo. Pamiętajcie panowie, wy musicie być zawsze silni. To jest tak, jak my z kabaretem gramy karczmy górnicze. To są takie imprezy, gdzie 300 mężczyzn pije piwo, śpiewa, bawi się. Ostatnio taka sytuacja na kopalni Wujek. Jeden wesoły śpiewa, pije, a drugi taki załamany. I ten wesoły mówi, coś ty jest taki załamany. A ten mówi, widzisz, potem idę do domu po takiej karczmie, a ona już czeka, już robi awanturę. I ten wesoły mu mówi, ale to jak ty przychodzisz do domu, że ona tak po tobie jeździ? A ten mówi, nic takiego nie robię. Cichutko przychodzę do domu, cichutko wkładam kluczy, cichutko otwieram drzwiczki, cichutko ściągam strzeliczki, cichutko do łazieneczki, cichutko pod kotelkę. No ale już czeka! Gdzie byłeś tak było? 20 lat z garażę! Jak przyjechał kolor! A on w ogóle nie umie. I ten wesoły mu mówi, widzisz, ty wszystko robisz, ty musisz robić tak jak ja. Ja ostatni wyjdę z tej karczmy, mnie wyniosą. Do domu jak faraona mnie poniosą. Stawiają mnie pod drzwi, wciskam dzwonek, zapałka w ten dzwonek, niech dzwoni, aż wyleci. Jak wyleci zapałka, chodzę ja.
Lewy strzemik do lewego pokoju, lewy strzemik do prawego pokoju. Chodzę do łazienki, a tu klapą tak po ten sedes, aż pęknie. Trzy klapy na miesiąc, to jest norma. Potem chodzę do kuchni, otwieram lodówkę, wyciągam piwo. Piję to piwo, a ta puszka o te kafelki, a tak ją gnioty. I tak szoruję, jak srebrniami pośpiję. A w końcu chodzę do sypialni i mówię, kochanie, a teraz będzie seks stulecia. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się obudziła. Po 15. Gen. Przewaga odbioru. Teraz proszę zwrócić uwagę na kord obok. Jest po 5 i po 30. I przewaga dla pary prezydenckiej. Wars Rudy Schubert zaprasza do amfiteatru. Zakończyły się gry pawlowe. Pozwolę sobie podać im. Dobra. Trudno. Klasyfikację końcową z gier weblowych. Pierwsze miejsce zajęła para Stuckinger Sutron, 6 punktów. Drugie miejsce para prezydencka, panowie Szmirkiewicz i Ferenc, 4 punkty. Trzecie miejsce para Zbyszewski-Hanke i czwarte panowie Sokół i Skarba. Gratulujemy zwycięzcom. Chwała tym, którzy uczestniczyli w turnieju. Widać bezskutecznie. Pierw do Warsu, a potem do więźnia. Zakończy się w tym momencie najdłuższy gen tego meczu. Gen. Mogą być wielkie, wielkie brawa. Piłka dobra. Gen, set, mecz. Wygrywa Grzegorz Poloczek. Drugie miejsce Tomasz Gęsigowski, który zdaje się być bardziej wyczerpany. Gracjanek, weź tam Gracjanek. Dziękuję bardzo. Dziękuję.